To dzisiaj o czym? Dzisiaj wędka, która premierę u nas miała bardzo dawno temu, a późno ją nagrywamy. Tak wyszło, głupio wyszło. Głupio wyszło. Wędka, słuchajcie, która tak z czysto handlowego punktu widzenia miała największy sukces u nas i zbiera największe pochwały od naszych klientów. A ja bym powiedział, kolejna normalna wędka. Fajna sprawa, bo my działamy, słuchajcie, w Koronie w ten sposób, że staramy się robić wędkę po prostu przyzwoicie, tak żeby wędka była normalna, poważna, dobrze zrobiona, bez tam żadnych ajwaj, wydziwnień, ale żeby pełniła funkcję narzędzia do łowienia ryb. I tu można by było postawić kropkę. Dzika rzeka, czyli seria, którą wprowadziliśmy wcześniej niż planowaliśmy, bo to miało być trochę tak, że najpierw miał być Atut, później miała być Dzika rzeka. Zostaliśmy do tego przymuszeni. Przymuszeni przez Amerykanów, Amerykanie wycofali Avidy, Wild Rivery. My wiedzieliśmy, że Dzika rzeka powstanie, dlatego że my byliśmy do wyprodukowania pierwszej Dzikiej rzeki już gotowi, bo my mieliśmy wybrane blanki, ale priorytet był taki, że miała być najpierw inna seria, zmieniliśmy to i powstała, słuchajcie, wędka, seria wędek, bo dzisiaj będę opowiadał o reprezentancie, trochę znowu nietypowym. Ale mocno ogólnie też opowiemy. Ale opowiem mocno ogólnie, ale też o tej, Darek, chciałbym opowiedzieć, bo to jest super kij. Jeśli chodzi o takie uniwersalne zastosowania... Sugeruję zrobić tak, opowiemy o serii, po co jest, do czego jest i na końcu opowiemy o tym modelu. Zatem Dzika rzeka. Seria, słuchajcie, nie pamiętam ilu tam, powiedzmy 15 czy 10 modeli wędek długich. Najkrótszy model ma 260 cm, najdłuższy ma 3,5 m. Długości wędek na pewno możecie kojarzyć z amerykańskim kroju 8,6 stopy, 9 stopy, 9,6 stopy. I tu podpowiedź dla wszystkich tych, którzy nie mogą zasnąć bez dowiedzenia się, kto jest wyprodukował blanki. Wyprodukował blanki, jak po numeracji wiecie, Amerykanie. Są to rdzennie amerykańskie, produkowane w Ameryce blanki w grupie Salmon Steelhead, czyli kije generalnie stosowane przez Amerykanów do łowienia troci, łososi, pstrągów tęczowych, pstrągów potokowych i tych wszystkich innych amerykańskich pstrągów, czyli walecznych ryb w rzece. I znowu tutaj nawiązanie do Avidów i Elitek. Tak samo tam były też same Steelheady blanki. Tak, dokładnie tak samo jest to tutaj. Wybraliśmy sobie wędki na podstawie naszych doświadczeń wędkarskich i handlowych. Wybraliśmy takie, które wy najbardziej lubicie, czyli kije 15-gramowe, 25-gramowe, 35-gramowe i długie kije łososiowe. I te wędka, ta seria Dzika rzeka jest w trzech grupach, bo to jest tak. Jest jedna podstawowa grupa, to jest ten MF, MHF, tak? Czyli klasyczne fasty. Czyli klasyczne fasty, czyli wędki szybkie, dynamiczne, na początku trochę szczytowe, a później pięknie uginające się w prawie, że w pełną parabolę. Później wąska grupa dwóch wędek w tej dzikiej rzece, czyli MXF-ów, tam jest 256 i 274, tak. To są kije, które mi jeszcze była taka wizja, żeby na tym blanku pisać do czego, ale machnęliśmy na to ręką, sobie sami wiecie do czego to jest. Ja tylko podpowiadam, są to kije, które mają w porównaniu z tymi zwykłymi fastami zdecydowanie bardziej ostrzejszą i szybszą akcję. One są bardziej szczytowe, wolniej wchodzą w środkowe ugięcie, wolniej, ale to nie znaczy, że go nie wchodzą, one wchodzą też tą parabolę, ale gorzej im to idzie i mają sztywniejsze doły. Wędki, w moim odczuciu, idealne pod dropshota, a wy nimi łowicie bolenie. Czyli tym modelem 256 MXF i 270 MXF polscy wędkarze trochę nam na przekór wybierają je do boleni, do takiego uniwersalnego, cięższego łowienia kleni w rzekach.
koni, szczupaczków. Taka podstawowa wędka uniwersalna na... Niby extra fast, ale wcale to nie jest, nie ma nie sugerujcie się tym extra fast, że to jest to gum, że to jest sanda czy tak dalej. Ona lepiej pod gumą działa. No tak, tak. Tak, ona lepiej pod gumą działa, bo ta szczytówka i tam chodzi. No natomiast, tak, wiesz, ona fajnie rzuca w ogóle. Natomiast ciekawostką, mi tutaj krótką historię, jest seria Talax i tam zostawiliśmy ten opis u nas w rozpisce wędek na stronie. Te laksy to są inaczej skonstruowane blanki. One trochę przypominają te extra fasty, bo mają bardzo finezyjną część szczytową. Tutaj trociarze muszą teraz słuchać i wędkarze, którzy łowią na ciężko, powiedzmy, sandacze w rzece. Szczyt jest jakby trochę od innej wędki, on jest delikatny. Środek jest mięsisty, ciężki i potwornie mocna wędka na dole, ale w całości pod dużym obciążeniem nadal pracuje w paraboli. I historia tej wędki była taka, że do nas zgłaszali się trociarze. Trochę dzikiej rzeki historia jest taka, że ona się odtąd, odstąd wzięła. Zanim jeszcze my podjęliśmy decyzję, produkujemy, robimy tą dziką rzekę, to do nas trafiali wędkarze, mówili, ty, jeszcze litki były, weź mi zorganizuj wędkę, która będzie miała 3 metry, 3,5, 3,10. Taka jak elitka, szybka, dynamiczna, miękki szczyt, woblerkiem żebym rzucił. No i my zaczęliśmy te blanki weryfikować, ściągać, kupować, oglądać. Zbudowaliśmy jedną wędkę, drugą, trzecią i nasz producent woblerów z Czarnego, Piotrek Kardas, trafił do mnie z takim pytaniem, Remek, ja wędkę potrzebuję na trocie. Szukam wędki, nie ma takiej wędki na rynku. Nie ma wędki na rynku. Ja mu wysłałem tą wędkę, właśnie 305 MHF-a. Trochę w obawie, że ci chłopaki z północy, z nadsłupi, mówią, że to za słabe będzie, nie? Że to będzie za delikatne, bo to jest kij do 40-50 gramów. Przerwę ci tutaj. Z tego, co kojarzę, złapał trocia albo łososia. W pierwszym wyjściu. I mamy zdjęcie. I są zdjęcia. Spróbujemy wrzucić do filmu tak, to zdjęcie. Tak, tak. I to było tak, że ta wędka trafiła do Piotra. 3 dni później ryba tam, nie wiem, 80 czy 90 centymetrów, ja już nie pamiętam. I słuchajcie, to jest facet, który łowi ryby od dziecka. To jest świetny trociarz i on do mnie mówi, nie miałem takiej wędki. Dzisiaj... I to jest najlepsza dla nas rekomendacja dla tego, co robimy. I teraz o co w tej wędce chodziło, tej trociowej, mocnej, dzikiej rzece? Chodziło o to, słuchajcie, że ci wędkarze, którzy łowią na północy, doskonale wiedzą, o co chodzi. On musi lekkim wymachem rzucić woblera 7-8-gramowego pod drugą stronę rzeki. Mocne torpedy te kije, woły takie ciężkie i mocne, one tego nie potrafią zrobić. Dwa, wahadłówka, wobler, on potrzebuje mimo wszystko finezji w prowadzeniu. Ty nie możesz go ciągnąć po prostu, musisz czuć tą przynętę, ona przygasła, puknęła w jedną, puknęła w drugą, ty musisz ją kontrolować. Ja się bardzo bałem jej mocy. Pytam się Piotra, bo on już złowił na to, nie wiem, z 50 tych troci na tą wędkę. I on do mnie powtarza jedną rzecz. A niech mi tylko dotknie kotwicy. Nie ma odczepiania. Wędka się wygina w pełną parabolę, jak bardzo mocna muchówka. I praktycznie jest pozamiatane. Ta ryba nie spada, bo się klei do kotwicy, do wędki. Kropka, jeśli chodzi o dziką rzekę, tak w rozpisce. Ale poczekaj, poczekaj. Nie, ja jeszcze będę nawiązywał. Bardzo dla was ważna sprawa. My swoje wędki opisujemy tak trochę po polsku, trochę po amerykańsku, czyli dajemy ciężar przynęt, ale dalej nie oceniamy, nie opisujemy go jako ciężar wyrzutu. To nie jest ciężar wyrzutu. U nas jest, jak to na wędce napisane, jest CW, Darek, piszemy, tak? No tak, ale ułatwić. Dla nas, żeby wam ułatwić. I my trochę tak manewrujemy między tym opisem amerykańskim, a między naszymi przyzwyczajenia. I to nasze CW to jest waga przynęty, która będzie się z tą wędką najlepiej sprawowała. Nie mówimy tu o rzucaniu przynęty, bo 50, wchodzimy powoli w naszą wędkę, w tą dzisiejszą z filmu, 50-gramowa obrotówka będzie za ciężka do tej wędki, bo to by musiała być Tylko powiedz model, który to jest, żeby... Ja zaraz będę o niej dużo mówił, HMF. No ale jeszcze o dzikiej rzece. Mocne, mięsiste, typowo amerykańskie ugięcie, szybkie, jeśli chodzi o kontrolę przynęty i reakcję na nabranie, na zacięcie. Szybkie blanki, przypominające trochę Avida, trochę Elitkę. Uzbrojone po naszemu, znowu TVS, który chyba już we wszystkich wędkach jest u nas.
Tutaj zrobiliśmy klasyczny, ładny korek. Sigajdy, SIG na końcu. Zbrojenie tak, jak podpowiada producent. Nie wymyśleliśmy Ameryki. Wędka oczywiście zrobiona tak, żeby było, miało to wszystko ręce i nogi, żeby wędkarz kupił wędkę i powiedział lepsze o Dawidę. Taka była idea. Ale dzisiaj słuchajcie o wędce, która trochę jest inna niż pozostałe kije w dzikiej rzece, czyli nie jest klasycznym fastem, absolutnie nie jest ekstra fastem, a przypomina trochę najmocniejsze pstrągi fascynacje nasze. Jest to kij, który nie ma akcji szczytowej. Sylwek fajnie opowiadałem o wędce. My tej szczytówki nie ma. To jest wędka, która nie ugina się w szczycie. Ona ma ten szczyt prosty, później progresywnie wchodzi w środek, pod szczupakiem 80, ona jest ugięta w środku i się po prostu buja cała. To jest typowy, ciężki, łososiowy, czy trociowy, amerykański, jak na amerykańskie warunki, kij do wahadłówki Woblera. HMF-y. Uwielbiam wszystkie kije, które nie mają fastów, nie mają ekstra fastów. I to jest, słuchajcie, wędka, która jest u mnie wykorzystywana. Jadę na ryby, nie wiem co będę łowił z brzegu. Dzisiaj jedziemy na taki kanał z Darkiem. Tam są sandacze, tam są szczupaki, tam są okonie. Ja mam pudełko od obrotówki dwójki, podżerka 60-gramowego. Biorę jedną wędkę do tego Twin Powera, oczywiście PG, tylko tym razem w wersji tej XG. XD, tak? XD on się nazywa. XD. Ja mam w głowie, że ta wędka mi opędzluje wszystkie przynęty i wszystkie sposoby łowienia, które ja będę wykorzystywał. Oczywiście o to chodzi w łowieniu z brzegu. Bierzesz jedną wędkę, bierzesz jedno pudełko i idziesz łowić. I teraz tak. Nie kombinujesz. Nie ma tak jak w nauce, że masz, wiesz, 5-10 wędek i możesz sobie wybierać. Do czego to jest Znaczy inaczej. Ja mówię, że mam obrotówki dwójki. Ona się do tego nie nadaje. Bo jak ja bym wiedział, że będę łowił obrotówką dwójką i woblerem 5 cm, to bym wybrał MF-a, tak? Czy MLF-a nawet. Natomiast tam jest, słuchajcie, sytuacja taka, że ja mam w pudełku dwie obrotówki, bo może będą mu konie brały. I on sobie też poradzi, on mi nie zrzuci o konia 30. On sobie rzuci tą przynętą, ja ją pociągnę, złowię rybę. Natomiast to jest kij do obrotówki piątki. To jest kij do woblera takiego naszego łamańca wobi, do klenia wobi, do struny. To jest kij do woblera, do wahadłówki, do obrotówki. I uwaga, ja mam w pudełku przynęty, które absolutnie nie będą się wam kojarzyły ze szczupakami. Jaskółka 4 czy 5 calowa na 5-gramowej główce. Ja będę łowił tym sandacze. Bo my wiemy, że w kanale są sandacze. Ja będę łowił sandacza. O, jak? Miękkim kijem, moderatem będziesz łowił sandacza. No i właśnie. Ale tu już po pierwsze odsyłamy was do Glasa, o którym opowiadaliśmy, w którym ja też łowię sandacze. Więc się da. Ale tu jest trochę inaczej, tak, bo tu jest konstrukcja blanku zupełnie inna i tu jest inaczej to zrobione. Ja powiedziałem tak, nie ma to szczytówki. Ta szczytowa, część szczytowa nic nie robi. Ona jest sztywna przy przynęcie, tak jak pokazałem przed chwilą. I dzięki tej sztywności, wyobrażacie sobie sytuację, pyk i kij nie podda się pod siódemką, i dygnie mi tą 7-gramową główką i jaskółką 4 czy 5 cali, tak jak ekstra fast. W tym podbiciu nie będzie miało to znaczenia. Jak mi weźmie na tym sandacz, wy wszyscy bardzo lubicie ekstra fasty, bo myślicie, że ekstra fast zacina sandacza lepiej od moderata. Nie. Jeśli masz moderata, który jest miękki, mocny, mięsisty w środku, to tym kijem, moderatem, łatwiej ci będzie przebić sandacza, nawet te kości jego dobrą kotwicą, niż ekstra fastem. Sprawdźcie. Ja Darkowi na każdym filmie ostatnio powtarzam. Jeszcze 5-8 lat będziemy łowić sandacze moderatami. Dlatego jest to tak uniwersalne. Ta konstrukcja blanku. Inna, Darek, niż w Glasie, bo Glas ma część szczytową. Ale mi chodziło, że jest moderat i tak dalej. No. Ja wiem, o czym nie musi być przekreślony sandacz. Absolutnie nie. Jeśli chodzi, słuchajcie, o jerkowanie. Jeśli założysz sobie jerka, dobra, znowu, Sylwek mi tu dzisiaj pudełko oglądał, naszą wetrę, czyli jerk, który waży 30, powiedzmy, gramów, ale potrzebujesz sztywnego kija, żeby nim bujnąć, tak? I wiemy, że w tym kanale jest trochę liści, trzeba będzie gdzieś tam przy tych liściach pomanewrować. I znowu ten mocny, sztywny blank
nie będzie się podginał pod oporem od jerka przy prowadzeniu i będzie mu bardzo tą ładnią pracę nadawał. Czyli zobaczcie, jak wchodzimy płynnie w typową charakterystykę kija szczupakowego, a przed chwilą mówiłem o sandaczach. I to właśnie robi Moderate. Ja sobie założę, słuchajcie, za chwilę wobbler, który został wymyślony na głowacice i na tajmienie, ja łowię nim szczupaki. On pięknie nim rzuci, bo się cały głęboko naładuje. Po prowadzie, jak będę chciał nim szarpnąć, zatwitchować, to ten kij ma taką moc, że on mi szarpnie dwukrotnie większym wobblerem. I kotwice przy tej mocy przebiją każdy pysk metrowej ryby i pięciometrowej ryby. No i zobaczcie znowu, ja mam wobblerka naszego panika, który wydawałby się w ogóle abstrakcją do tej wędki. No zobaczycie, na filmie Darek pokaże, jak to rzucę. HMF 55-60 gram kiju. Doskonały sposób będzie sobie radził z taką przynętą. Jak wchodzimy w wahadłówki, no to ta wędka się aż śmieje do nas, bo to chyba dla niej wymyślona przynęta. Ta wędka stłumia, takie jest bujanie. Ten, kto robi lubi wahadłówki, to wie o tym, że wahadłówka nie lubi kija z miękkim szczytem. Ona po całym blanku, ta wahadłówka sobie pracuje i ty masz, cały czas utrzymujesz sobie komfort, a jak szczepisz to, teraz klucz, z kołowrotkiem, z wolnym przełożeniem, czyli znowu z tym naszym hołdowanym ciągle PG, no to możesz kręcić 3 doby non-stop i nie wiesz, że kręcisz. W telegraficznym skrócie o samej wędce. Do czego wy ją wykorzystujecie? Do czego nasi klienci kupują? Do tego, o czym ja opowiadałem, czyli takie po prostu uniwersalne łowienie szczupaki, gdzieś pójdę na sandacza, dużego konia trzeba będzie złowić. Ja to się śmieję, że jakby trzeba by było tutaj pojechać na linę, to też bym liny nią łowił. Kartofla bym załowił. W zeszłym roku byliśmy. Tak, i ona by na linę też była dobra. Natomiast, tak mówiąc serio, sandacze na dużej gumie z lekką główką. Sandacze do jaskółki 5-6 cali. Łowimy oczywiście z brzegu. Jakieś sumkowe przyłowy, metr, metr 20 ryba. Gruba plecionka, 20, 24, ona się tego nie boi, ta wędka. No czyli podsumowując, co to za wędka? Wół roboczy. Taki, pamiętacie, Wild Rivery, kiedyś były MHF-y. To troszkę mocniejsze. Porównujemy do czego? Jeśli chodzi o moc, do Avida HF-a, ale z moderatem w środku, bez tej torpedy. Czyli że rzuca mniejszymi. Że rzuca mniejszymi, a moc ma tą samą. Mieliśmy klientów, którzy kupowali to na trocie, bo lubią taką akcję. Mieliśmy klientów, którzy wybierali się na duże pstrągi za granicę. O, to jest fajny temat, duże tak, pstrągi. Tak, duże pstrągi, wahadłówki, obrotówki. Ale najczęściej wybierane jest na szczupaki i na sandacze. I co ciekawe i bardzo mnie to cieszy, coraz więcej wędkarzy u nas z Nadwisły wybiera taki kij, bo jest bardzo podobny MHF. Troszkę delikatniejszy, bardziej finezyjny, taki nowoczesny. Kwestia, kto czego używa. Tak. Jakich przynęt używa w tym sensie. Ale jest taki klient u nas w Warszawie, który łowi na Wiśle ciężko, on ma duży kołowrotek 5000, on ma tą wędkę, plecionkę tam 23, używa ciężkich wahadłówek, to jest jego podstawowa wędka, mówi super. I kropka, bo to wędka dość standardowa dla współczesnych, mówię o mocy, o charakterze ugięcia, dla współczesnych wędkarzy może być nietypowym kijem. Natomiast dla tych, którzy kupowali wędki i łowili wędkami 40 lat temu, to takie były wszystkie. Tak jest. Czy to w przypadku tej wędki, wędka opowiadasz, a cała seria rozbudowana, wiele długości, wiele mocy, wszystko uzależnione od tego, kto. Tak, tutaj mówię, ten mój wywód trzeba podzielić na dwie części. Pierwsza część dotyczy dzikiej rzeki, czyli serię, którą wprowadziliśmy niejako zamiast Awida i Jelitki, a później opowiadam o twojej ulubionej wędce w tej serii. Albo tak, albo jako ciekawostce w tej serii. Ciekawostce w tej serii. Ulubionej mojej w sensie takim, że ja lubię moderate i lubię łowić na wahadówki, na obrotówki, ona do tego świetnie pasuje. Tyle. Dzika rzeka, prosta konstrukcja, bardzo funkcjonalne urządzenie, dobrze poważone i po prostu dobra wędka i tyle. To można by było w skrócie powiedzieć.